Dobra, jest środa. To już chyba ostatni mecz w Okręgu Warszawskim w tym sezonie. No i to jest baraż. O co to jest baraż? O okręgówkę? To? O czwartą. To jest baraż? O czwartą? O czwartą ligę to jest baraż. Radek, to jest za wysoka klasa, wyjdź. Był tu kiedyś konferencjer na meczu? Skąd? Fajny ten komentator, nie? Konferencjer. Nie, on ma ten sprzęt z II wojny światowej. Kurwa, ja sobie wypiłem, bo myślałem, że speaker ochrona milicja. Mówię, dobra, wezmę, wytrąbię przed wejściem. W roli gospodarza Unia Warszawa, w roli gości Sona Nowe Miasto. I to jest rewanż. W pierwszym meczu na wyjeździe Unia wygrała 2-0. O kurwa. Kurwa, jedzie, tak, ale... Ale zróbmy. Jezus, nerki mi poszły, dobra. Pan Waldemar się bez pomponów, wyjątkowo? Wyjątkowo bez pomponów, tu panie mnie zastępują. Nasi będą jutro grać z Portugalią. Nie, zagrali 4 słabe mecze. Co, Polska 4 słabe mecze na tych mistrzostwach? Bardzo słabe. Nie. Nadziejnie grają z nami. Zresztą całe te mistrzostwa świata, te Europy są bardzo słabe. Na busika się składacie, nie musi być jakiś... No kurwa. Ja pierdolę! Czekamy na striptease. Mało ciekawe. No ty jak tam? A czy za ten strzał był mało ciekawy? Nie, striptease. Tu jest futbol, tu jest futbol. Słuchajcie, oglądałem 2 mecze tej Islandii z Austrią i z Anglią. Doszedłem do wniosku, że Gejteri jednak grać nie umieją. Takie ekspertyzy to jeszcze nie słyszałem, żeby najgorszymi zespołami na Euro była Polska i Islandia. Kto zagrał dobrze? Nikt jeszcze nie zagrał dobrze. Może w tym meczu z Anglikami no, wyróżnili się złością, ale to też ma. Pan oglądał Anglików z Włochami? Czyimi Włochami? Włosi? Grali z Anglikami? Ty, Waldek, nie te mistrzostwa chyba oglądasz. Leonidas grał wtedy bez tych, bez butów. Ale... Uderz to. O, ile? Tak, dobrze. Nie, ale dobrze oddali jakiś strzał. No co, panie Waldemarze, są nas 3-4 bramki i Unia odpada. Jest taka szansa. Aczkolwiek, no, bym powiedział, że będzie to bardzo ciężko. Siła nie ma żadnego. No i właśnie nie ten. O, kurwa. Patrz. 2-0, dziękuję. To trzecia była. Jaka trzecia? No to co ten Radek Brezin? Co go... Jak? To od upału, przepraszam. I co? Co nas strzela 5 brameczek i nie no, odpada. Teoretycznie jest to możliwe, ale dobrze, chyba dobrze. Tylko teoretycznie. Sona mimo wszystko drużyna, która no, wymaga pewnego szacunku przede wszystkim, że przyjechali na mecz rewanżowy. W ogóle te, co przegrywają pierwsze mecze u siebie, to na rewanż nie powinny w ogóle jechać. Weź no się uspokój. No. Nie czytałeś starych tabel, to wie. Na chlebie się przewrócił, czytując drużyna, bo to Mekhajty powiedział, na chlebie się przewrócił. No, na swojej pracy zarabia chleb, czy zarabia na chleb, jeden sezon, na chlebie się przewrócił. Ale on tutaj nie zarabia chyba na tym, nie? No, no, no bo coś dostaną, no. To Bohemia. No. Kurwa, taki mecz niby nie tego, a prawie. Ale gdzie? No to jest Kierniewicz koła. I zaczęła się druga połowa, jaki wynik? 3-0 jest, nie? Nie. Nie, 3-0, dobrze. O. Nagrywaj, nagrywaj! O kurwa! Co to nagrywa? No i co, panie Waldemarze, z tą Soną? Jeszcze 6? Oddajesz się, Waldek. Już chyba nie da rady. No, Sona, albo teraz ruszycie i coś z tego będzie, albo naprawdę nie wyjdziecie. No i co? No i co? 66 minuta, 5-0. Ostatnie 20 minut. Nerwowa końcówka. Takie emocje, że się poszczymy w majty, w rajstopy. A pan pampersa? Paski higieniczne Donna. Normal. A to był samobój, nie? Tak. Samobój. Konferencjer chyba jakąś ciekawostkę teraz opowiada. Ale dla siebie chyba. Pan Waldemar, co będzie w wakacje robił w ogóle? Jakie plany? Myślę, że będę odpoczywał. Jakieś Seszele? Proszę pana. Nie,
Seszele nie. Seszele były w zeszłym roku. Ja na Seszele nie mogę trafić. Ale na Bemowie naprawdę się nieźle odpoczywa. Dobra. Panie sędzio! Przed czasem zakończymy. Nie doliczyliście, kurwa, co jest za sędziowanie? Skandal! Czyli można powiedzieć, że Baras zakończył się wielkim skandalem. Chyba tym się zajmie pan Zbyszak, jak wróci z Euro.